maska i kurtynka, to jest maska, a kurtynka to taka kostum śminka, to taka kostum śminka, ta parada w sytuacji, ta parada w sytuacji, żartówka w akrobacji, żartówka w akrobacji, zacząć czas, zacząć czas. A zatem nazywam się Anselm Cassander. Postać w gruncie rzeczy wychodząca z historii Pantalone, z takiego zakorzenionego we włoskiej komedii dell'arte starca dziwaka, trochę świntucha, kochającego się w swojej córce. Córka rośnie, rośnie i dojrzewa, a on nie może jej wydać za mąż. Odpowiem ci bez żadnych wykrętów i zbędnych aplegorii, że nigdy nie wyjdę za mąż za twojego służącego Gila! Wyjdę za mąż za pana Leandra, którego kocham i który jest moim kochankiem od pierwszego wejrzenia! W tej groteskowości jest też troszeczkę smutny, ponieważ te wszystkie jego dziwne ucieczki, zmiany nastrojów są spowodowane i zazdrością, i taką łapczywością na pieniądze, i chęcią poznania świata, ale ten świat daleki zamyka się w obrębie kilku ulic. Co jeszcze mnie jakby w tym wszystkim urzekło? To, że maski, które są wykonane techniką chyba XVIII-wieczną, ze skóry klepanej na kawałku drewna, młoteczkiem. Z jednej strony one oddychają, są takie, można powiedzieć, przewiewne, z drugiej strony jakby zlewają się z twarzą aktora. To bardzo śmieszne, zabawne doświadczenie i trudne, bo to wymagało od nas dużej takiej koncentracji na samym początku, jak ćwiczyliśmy na kręgu, na spojrzeniach. Gorąco zapraszam na parady Jana Potockiego w reżyserii Edwarda Wojtaszka 29 września 2012 roku. Mała scena Teatru Polskiego. Gorąco zapraszam.